Ktoś kiedyś porównał zakochanie do stanu, w którym będąc w lesie dostrzegamy tylko jedno drzewo. Tak jest w przypadku zakochania, rzeczywiście, ale potem w miarę, gdy nasza miłość wkracza w kolejne fazy, zdejmujemy te klapki z oczu i widzimy, że tak, oto jesteśmy w lesie, tu rosną też inne drzewa i to jest naturalne. Problem pojawia się, gdy jedna osoba nie potrafi zupełnie radzić sobie z zazdrością i chce zaprzeczyć, że istnieją inne drzewa. Chce je wyciąć w pień. Ma totalny żal o to, że partner widzi te inne drzewa. I o tym, jak sobie radzić z tą sytuacją, postaram się dzisiaj opowiedzieć. Paradoksem zazdrości jest, że tak bardzo boimy się utraty drugiej osoby, że poprzez swoją toksyczną zazdrość możemy doprowadzić do utraty tejże, bo zazdrość potrafi zepsuć nawet najlepszy związek. Zazdrośnik oskarża, kontroluje, podejrzewa, insynuuje, nęka, dręczy, budzi wyrzuty sumienia. Nikomu zazdrości nie zazdroszczę. Wydaje mi się, że żeby poradzić sobie z zazdrością, trzeba ją przede wszystkim zdemaskować. Tak rozłożyć na czynniki pierwsze. Pomyślałam, że można by ją ugryźć z trzech różnych stron. Po pierwsze, wiedzieć, mieć świadomość tego, że może ona wynikać z tego, że mamy niską samoocenę. Tego, że uważamy, że te drzewa są od nas ładniejsze. Mają piękniejszą korę, są bujniejsze, dostojniejsze, większe, mniejsze. Obsesyjny lęk, że jesteśmy gorsze lub gorsi, to jest porównywanie się, nieustanne porównywanie się do tych drzew. Zamiast skupić się na sobie, bo przecież widziały gały, co brały nasz partner lub partnerka, związali się akurat z nami, to zaczynamy żyć obsesją i zawiścią i zazdrością. Jeżeli chodzi o tą pewność siebie, to jest taka ciekawostka, że wyobraźcie sobie, że osoby borykające się z niską samooceną w przypadku zdrady są przekonane, że ich nieatrakcyjność fizyczna bądź intelektualna lub jakakolwiek inna doprowadziła partnera do zdrady. Natomiast zdradzone osoby ze stabilną samooceną lub z wysoką samooceną nie będą przyczyn zdrady szukały w swoich niedostatkach, tylko w nieuczciwości, nielojalności bądź jakichś problemach psychicznych partnera. I moim zdaniem to słusznie, bo zdrada jest nie fair, zdrada jest nie w porządku, to jest bycie nieuczciwym. Drugim powodem może być to, taka chęć kontrolowania, bycie człowiekiem bluszczem. Takim bluszczem, który chce tak się niczym roślina, tak, tylko to nie jest bluszcz, ale mam tylko paprotki. Tak. Chcę tak na zawsze być razem, wszystko razem robić. Wszędzie razem chodzić, mieć wspólne konto na Facebooku, absolutnie na każde spotkanie towarzyskie chodzić razem i każdą próbę wyswobodzenia się z tych pnączy traktuję jako sygnał do potencjalnej zdrady. Słowem, jest to osoba, która chce kontrolować drugą osobę. Jest to chęć tak naprawdę powrotu do tego okresu pierwszego, tego, w którym z mamusią było się splecionym niczym wspólne pnącze, a to się nie da tak. Owszem, może jak byliście zakochani, to byliście cały czas razem spleceni, chcieliście spędzać każdą wolną chwilę razem, ale teraz, cóż, no wchodzicie, wasz związek wchodzi w nową fazę i już dostrzegacie inne drzewa. Badacze wskazują trzy rodzaje zazdrości. Pierwsza to jest zazdrość reaktywna. To jest zazdrość, która opiera się przede wszystkim na aspekcie emocjonalnym, czyli emocjach gniewu, strachu, wściekłości, złości, które budzą się w nas na wieść o rzeczywistym akcie niewierności, czyli tego, że dowiadujemy się, że ktoś nas zdradził, że mamy prawo być zazdrośni, albo oto nas zdradza, bo już tańczy 15 taniec na weselu z inną dziewczyną, albo ten niezobowiązujący flirt, który miał trwać 5 minut, trwa już godzinę, albo ona już wchodzi mu na kolana. Drugi typ zazdrości to jest zazdrość
niepokojąca, która opiera się przede wszystkim na aspekcie poznawczym, czyli snuciu domysłów, takim fantazjowaniu o niewierności partnera. Takim nurzaniu się w myślach o tym, że on na pewno nas zdradza, że on na pewno teraz poszedł, on na pewno pisze teraz SMS-a do kochanki, on na pewno teraz coś robi, idzie z nią do łóżka, ona się w nim zakochała i tak dalej, i tak dalej. I trzeci, taki najniebezpieczniejszy rodzaj zazdrości, to jest zazdrość zaborcza, która opiera się na aspekcie behawioralnym, czyli już takim działaniom, monitorowaniu korespondencji, sprawdzaniu jego SMS-ów, śledzeniu go. Bardziej skrajną formą zazdrości jest zazdrość urojona, zwana w psychopatologii zazdrością Otella, która nawiązuje oczywiście w swojej nazwie do dramatu Williama Szekspira, w której główny tytułowy bohater mimo braku przesłanek, a wyłącznie w wyniku jakichś pogłosek i plotek, oskarżał swoją żonę o zdrady. Strzeż się, panie zazdrości, ostrzeż tego potwora zielonookiego, co pożerając ofiary z niej szydzi. Osoby cierpiące na zespół Otella nieustannie podejrzewają swoich partnerów o zdradę, doszukują się dowodów banalnych, codziennych zdarzeniach. Przykładowo, jeżeli osoba wygląda przez okno, no to na pewno dlatego, żeby dać znak kochankowi o tym, że na razie nie może wyjść z domu, a jeżeli odgarnie włosy w określony sposób na imprezie, to znaczy, że za 15 minut pójdzie na schadzkę z kochankiem. No to jest koszmar. To jest koszmar i to jest oczywiście do leczenia. Jeżeli borykacie się z zazdrością, warto zastanowić się, czy naprawdę macie powody do zazdrości? Czy nie za bardzo pracuje wasza wyobraźnia? Czy nie jest to związane z waszymi lękami, niepokojem, właśnie niedostatkami, jakimś brakiem poczucia wiary w siebie? Tym bardziej, że istnieje samospełniające się proroctwo i być może osoba, której cały czas wmawiacie, że na pewno was zdradzasz, na pewno pójdziesz z nią do łóżka, na pewno twoja przyjaźń z tą koleżanką skończy się w łóżku, zobaczysz, na pewno, to kto wie, może i tak się zakończy. Warto to też wziąć pod uwagę. Warto też się przyjrzeć wzorom wyniesionym z domu. Jak z emocją zazdrości radzili sobie wasi rodzice? Czy może mama była chorobliwie zazdrosna o tatę? Może tato był chorobliwie zazdrosny o mamę? Czy macie z tym dobre skojarzenia? Bo to była taka zazdrość, taka w stylu, oj, zazdrosny jesteś, oj, ty mnie chyba jeszcze kochasz. A kto tu jest zazdrosny? Czy może to była taka zazdrość toksyczna, w którą i co, poszłaś z nim na pewno do łóżka, ty... To już nie jest ciekawe. Warto się przyjrzeć. Czy my, aby nie żyjemy wspomnieniami i życiem naszych rodziców, to nasz mąż to nie jest nasz ojciec. Nasza żona to nie jest nasza matka. A trzeci jakby czynnik, który może mieć wpływ na przeżywanie zazdrości, o którym pomyślałam, że wam opowiem, to są tak zwane narracje rodzinne, czyli te wszystkie historie opowiadane nam mimochodem, gdzieś takie tworzące taką narrację rodzinną w stylu pamiętaj, kochanie, jak przestaniesz dbać o siebie, to od razu wskoczy ci do sąsiadki, do innego drzewa, słuchaj. Ty dbaj o swoją korę, kochana, ty dbaj o swoje liście, bo on od razu pójdzie do sosny, słuchaj. Słuchaj, no mówię ci, wszystkie brzozy po roku związku zdradzają. Słuchaj, zawsze jak świerk jest w ciąży, to on ją zdradza z dębem, mówię ci. Przyjrzyjcie się, czy nie nosicie w sobie jakichś rodzinnych historii, rodzinnych narracji, nieprzepracowanych traum, a może smutnych doświadczeń z dzieciństwa lub z poprzednich związków, w których ktoś wobec was zachował się nie fair. Wyrażana w nietoksyczny sposób zazdrość może dać naszemu partnerowi sygnał, że nam zależy, ale ta toksyczna, ta zabijająca, ta podkopująca korzenie, ta wyrywająca korzenie może wyrwać naszą miłość i zamienić w wiór.
Powiem Wam szczerze, że zupełnie nie planowałam użycia metafory drzew przez cały odcinek. Napisałam sobie zupełnie inny scenariusz, ale jakoś tak mi się ładnie to złożyło. Drzewa. Związek jako drzewa. Zazdrość. Las. Zakochanie. Piszcie, jak jest u Was. Komentujcie. Subskrybujcie. Nie żałujcie łapek w górę. Im dalej w las, tym więcej drzew. Pa!